Cześć, tutaj Kasia z MyFitnessPlace. Przygotowałam dla Was zestaw ćwiczeń otwierający klatkę piersiową oraz biodra, więc jeżeli prowadzisz siedzący tryb życia, to będzie idealny zestaw dla Ciebie. Zaczynamy od wypadu lewą nogą. Prawa noga leży na macie. Splatamy ręce za sobą, napinamy brzuch i otwieramy klatkę piersiową. Schodzimy lekko do maty. Oddychamy spokojnie. Staramy się pogłębiać pozycję wraz z wydechem. I wytrzymujemy tak 20 sekund. I zmieniamy nogę. Pamiętamy o cały czas napiętym brzuchu. Z wydechem pogłębiamy pozycję. Następnie przechodzimy do wypadu na lewą nogę. Prawą rękę kładziemy na macie, lewą rękę kładziemy za głowę i staramy się dotknąć jak najniżej do maty i patrzymy wysoko za łokciem. Do maty i za łokciem i wykonujemy 10 takich powtórzeń. I to samo robimy na drugą stronę. Prawa noga na matę, lewa ręka również, prawa ręka za głowę i patrzymy wysoko za łokciem. W tym ćwiczeniu pracujemy zarówno nad mobilnością klatki piersiowej, jak i bioder. I ostatnie. Następnie przechodzimy do pozycji żaby. Stopy ustawiamy na zewnątrz, napinamy lekko brzuch, kręgosłup cały czas prosty. Oddychamy spokojnie. Staramy się pogłębiać pozycję z wydechem. Starajmy się utrzymać tak przynajmniej 30 sekund. Powinniśmy czuć duże napięcie po wewnętrznej stronie ud. I jeszcze chwila. Ok. I przechodzimy do ostatniego ćwiczenia. Kładziemy się na matę na brzuchu. Dajemy ręce pod siebie. Spinamy tutaj najpierw brzuch, potem pośladki. Łopatki kierujemy ku dołowi, brodę przyciągamy do siebie i wyciągamy się mocno z 8 obrotów w odcinku piersiowym. Trzymamy chwilę i wracamy. I jeszcze raz brzuch, pośladki, łopatki w dół i do góry się wyciągamy i wracamy.
Jeszcze dwa razy. Okej. I to wszystko na dzisiaj. Wykonuj te ćwiczenia codziennie, a na pewno poczujesz się lepiej. Dzięki, cześć!